Kochani, życie ludzkie jest takie kruche, bardzo, bardzo kruche. Wiemy o tym wszyscy, gdy włączymy telewizję, jakie kruche jest ludzkie życie, jakie krótkie jest życie ludzkie. Bo wiecie co, 100 lat, to cóż to jest wobec, tysiąca lat? Albo cóż to jest wobec 10 tysięcy lat? Albo cóż to jest wobec wieczności? I dzisiaj jest dzień łaski i dzień zbawienia. I możesz być bezpieczny w wieczności. Możesz nie polegać na tym życiu, które jest krótkie i które nie wiesz, kiedy się skończy. Czy się skończy jutro, czy za tydzień, czy za 5 lat, czy za 20 lat, ono się skończy. I możesz czuć się bezpiecznie, nie znając dnia ani godziny, bo nie znasz dnia ani godziny. Możesz czuć się bezpiecznie, nie znając dnia ani godziny. Możesz czuć się bezpiecznie, myśląc o wieczności, jeżeli zaufasz temu, który włada nad wiecznością. Jeżeli zaufasz temu, który jest panem życia, który jest specjalistą od życia, bo pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Jego imię jest znane w tym kraju, ale mało kto zna go osobiście. A chodzi o to, żeby znać Jezusa osobiście. Nie tylko znać imię Jezus, ale znać Jezusa. Dlatego, że Niego idzie się ku znajomości z Jezusem. Jeżeli poznasz Jezusa, będziesz miał życie. On tak o sobie powiedział. Kto ma Syna, ma życie. Kto ma Jezusa, ten ma życie. Po prostu potrzebujesz Mu zaufać. Powiedzieć Mu: Jezus, potrzebuje Cię, nie chcę żyć bez Ciebie. Wierzę, że zmarłeś i zmartwychwstałeś, pokonałeś śmierć. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Jeżeli zrobisz to, będziesz zbawiony, bo On jest dobry i On jest wierny. Więc jeżeli Mu zaufasz, to On Cię nie zawiedzie. Ale potrzebujesz osobiście przyjść do Niego. Osobiście, nie liczyć na jakichś pośredników, nie liczyć na jakiś form, bo to jest w ogóle bez sensu. Nikt i nic Ci nie pomoże poza Nim. On jest życiem, On jest prawdą, On jest drogą. Tylko On może Cię uratować. Tylko Jezus. Poza Jezusem nie ma życia. Nie ma życia poza Jezusem. Może sobie myślisz, nie jestem taki zły. Albo sobie myśli, że doświadczasz dobrych rzeczy, że doświadczasz tylko tego, co jest namiastką. Namiastką, bo prawdziwym życiem, prawdziwym dobrem, miłością i światłem jest tylko On. Jest czas łaski i zbawienia. Możesz na tej ziemi doświadczać dobrych rzeczy, dlatego że On jest po prostu dobry. Jego deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ale w momencie, gdyby Bóg wycofał siebie całkowicie z tej ziemi, to byłaby tutaj tylko koszmarna ciemność. Jeżeli są to jakieś przejawy, reminiscencje dobra i miłości i światła, to tylko dlatego, że On się jeszcze z tej ziemi nie wycofał. On tutaj jest i woła do Ciebie: przyjdź i miej życie. Ale nadejdzie na tej ziemi taki czas, gdy Bóg się z niej wycofa, gdy Duch Święty stąd się wycofa i będzie to tylko ciemność. Ciemność i jeszcze raz ciemność. Bo tylko On jest światłem. Bo tylko On jest życiem. Jezus umarł na krzyżu za Ciebie. Poniósł Twoją karę. Ty zasłużyłeś na śmierć. Za Twoje nieprawości. Ale On zapłacił za to, byś Ty nie musiał umierać. On, umierając na krzyżu, pełnił Twoje przeszłe, teraźniejsze, przyszłe grzechy. Każdy Twój grzech został przybity do krzyża. Możesz być wolny. Możesz przyjąć to, co On zrobił dla Ciebie. Możesz przyjąć to, że On spłacił dług i mieć życie. Ale musisz to. To się stanie przez akt decyzji. Ty musisz tę decyzję podjąć, że Ty chcesz to wziąć. To, co On zrobił dla Ciebie, Ty musisz to wziąć. Wziąć, przyjąć. Powiedzieć: chcę, biorę.
Bądź moim Panem i Zbawicielem. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Potrzebujesz do Niego zawołać ze szczerego serca, uczynić Go swoim Panem i Zbawicielem. A On wtedy przyjdzie, bo jest dobry i wierny. On jest dobry i wierny. Przelał za Ciebie swoją świętą krew, byś mógł żyć. Więc wybierz życie, abyś żył. Wybierz życie w Jezusie. On wraca na tę ziemię. Wraca na tę ziemię jako potężny król i Pan. Jako ten, który będzie sądził żywych i umarłych. Czas łaski jest teraz. Pojednaj się z Bogiem przez Jego krew. Pojednaj się z Bogiem przez Chrystusa. Uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem. Uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem. Niebo jest realne. Piekło jest realne. Piekło to nie jest bójda na retorach. Piekło istnieje. To jest miejsce wiecznego oddzielenia od Boga. Nie pukaj się w czoło, bo kiedyś Ci to zostanie przez umianek, kiedy staniesz przed Bogiem. Piekło istnieje i istnieje niebo. I masz mi zbawienie, Jezusie, dziewczyno. Zapamiętaj to sobie. Niech te słowa Ci dźwięczą w uszach. Tylko w Jezusie jest życie. Poza Jezusem jest tylko śmierć. Zapamiętaj to sobie, kimkolwiek jesteś człowiecze. W Jezusie jest życie. Poza Jezusem jest śmierć. I nie ma nic pomiędzy. Albo wybierasz Jezusa, więc wybierasz życie. Albo wybierasz, że Go nie chcesz. I wtedy wybierasz automatycznie śmierć. Taka jest alternatywa i nie ma innej. Jezus jest życiem. Niech te słowa Ci dźwięczą w uszach. Jezus jest życiem. W Nim jest życie. Jeśli zawołasz to Jego szczerze, jeżeli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony, nie będziesz bać się śmierci. Będziesz mieć pokój i radość. Będziesz bezpieczny, bo tylko w Nim jest bezpieczeństwo. Tylko w Nim.